Witam w zagraniu dalej w Dungeon Master. Wróciliśmy na poziom wyżej. Jak się okazuje, no jest jeszcze tutaj parę rzeczy, które muszę znaleźć. O, fighter level. Adept fighter. Czyli teraz taka sama jak tam jest. To dobrze. To dobrze. Tutaj jest jakiś przycisk, który mnie teleportuje z powrotem tutaj. Ale przynajmniej teleport się zrobił. Szkło powiększające. Interesujące znalezisko. Ciekawe tylko po co. Dobra. Tutaj są te drzwi. Tutaj będą drugie drzwi, tak? A tu jest przycisk, który wypuszcza Beholdera. A Beholder upuszcza klucz szkieletorowy. Pięknie. Shield of Light. Shield Zobrora tworzy napój czystej many, który zwój mogę wywalić. Ten na przykład. I ten. O, to jest useless. Zobrora. Poziom naznaczy napój many. Zobrora. Jak to działa? Faktycznie. Odnowiło mu. O. A ten przycisk aktywuje chyba ścianę tutaj. Hard Cleave. Hard Cleave. Pamiętacie Wuraxa z Dungeon Master 2? No to Hard Cleave jest odpowiednikiem Woraxa. Z tym, że nasz bohater musi się nauczyć im jeszcze walczyć. Hard Cleave. Fuck yeah. Wizard level. Nie jestem pewien, czy ten topór jest lepszy, czy gorszy od tej szabli, to się musi jeszcze okazać. Ja w ogóle muszę sprawdzić, czy co jest lepsze, maczuga, czy nie maczuga. Czy ta szabla, czy inna broń? To jest do ustalenia. Nie chcę się z nim walczyć, więc sobie pominiemy. Tu gdzieś powinny być właśnie to. I mamy kolejny powrót. Fajnie, nie? Save. A teraz ich zabiję. Czemu źle są? No, come on, no. I wracamy na dół. Tutaj na dole jest coś więcej niż tylko turnback. Clockwise nie? A może tak? O właśnie. Jakiś smutny zamek na żelazny klucz? Wsysło mi. A, to była czasówka. I mamy w skrzyni Solid Key.
Nie zgorsza. Teraz tu jest jakiś Morning Star. Gwiazda z rana. Kurde, i teraz bym musiał sprawdzić, co jest kurde lepsze. Dobra, ja to posprawdzam. Z tego co wychodzi, to Morningstar jest najlepszą z tych wszystkich broni tutaj dostępnych. Na pewno to może wywalić i to może wywalić. Z kolei nie jestem pewien, czy X nie jest też dobrą, znaczy bronią lepszą od tego. Ciężko mi stwierdzić, to wyjdzie w praniu. I nowa pochodnia. I tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tylko jak się kurde dostać do niego? Tak, nie? Nie, tu musi być gdzieś teleport. Saber. Cześć, oso. Oso będzie nas sprawiać kłopoty teraz, tak? Skąd ona wyszła? Moment, zapiszmy sobie. Czyli tak nie wiem po co. No i co? Wcisnąłem tu ten klucz i co? I co? I co? I co mi to dało? Co, może on oczekuje jeszcze jednego klucza? Bo nie sądzę. Cały czas jestem teleportowany. Jest, otworzyło się tutaj. Za tą skrzynią, tak, przejście dalej. To dobrze. To dobrze. Czyli mamy postęp. Tutaj będzie trucizna, tak? Ale mamy to Diamond Edge, a to jest najlepszy miecz w całej grze. Z tego co mi się kojarzy. Czyli definitywnie się opłacało. I ten Morningstar zbyt długo nie pobył w naszym ekwipunku, jednak. No, teraz trzeba się uleczyć. Dobrze, mamy Diamond Edge. No i zajebali nam kurde pochodnie.
kupi frajer. To nic nie robi. Teraz będą takie kółeczka zwisały ze ściany. Coś tu się stało. Tylko co? O! Skeleton key. To jest dobre. Oto otwiera skróty na górę. Drzwi, 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 drzwi. Będzie jakaś grubsza sprawa tutaj. Dobra. Zaraz, ja też byłem, tak? No tak, to był ten klucz. No to Zookatra. To są te... O, jest klucz tutaj na ziemi. Jasna cholera. To jest naprawdę... niesprawiedliwe, że te klucze tutaj są tak ciężko zauważalne. Priest level. Craftsman. Fachowiec, tak? Craftsman. Dobra, to gdzie idziemy? Do przodu? W lewo czy w prawo? To się okaże w następnym filmie.